Czyli to co on zdrabka dzisiaj jest? Już 10 vlogmas i tu mamy właśnie numerek 10 i zaczniemy dzisiaj od kalendarza z Rossmana z herbatami. I pierwsza herbatka to dzisiaj jest raczej z 10. Tu mamy taki, o matko, tu mamy taki obrazek. Zobaczcie. I mamy tutaj chińska herbata zielona, marakuja, skórka pomarańczy, trawa cytrynowa, płatki róży, garomat. No to taka ciutkę podobna, bo wczoraj był kwiat opuncji, a dzisiaj jest tam marakuja. Ale no to super, zobaczymy jak ta herbata będzie smakować. Zobaczymy, czy nagram, bo wczoraj wam nie pokazałem, ale spróbuję dzisiaj już wam to pokazać. Okej, no to jest pierwsza rzecz z dzisiejszych kalendarzy. No to tu mam 10 i patrzymy, co dzisiaj będzie. Mamy tutaj o laskę Mikołaja. O matko, gdzie jaką no laskę, tą laseczkę taką, zobaczcie. Tak laseczka wygląda. To bardziej wygląda na, no, na jeden, no, niż na laskę. To takie powinno być tu bardziej to laskowate, zobaczcie. Jak to wam pokazać, bo jakoś tak nie widać, no zobaczcie. O! No, niby taka laseczka jest. Zaczynamy dzisiaj już czwarty rządek z tego kalendarza z herbatami. O, dzisiaj mamy kotka i ptaszka, który już guziadł na, no, na goknie. Znaczy, no, na, no jak to możliwego? Może to jest w środku jakaś buga i jakoś usiadła. A tu mamy kotka i co myślicie, co ten kotek by chciał zrobić? No właśnie. Mamy dzisiaj herbatę angielską, taki klimat angielski, zobaczymy jaki to będzie smaczek. No ciekawa tam może być właśnie herbata, ale trzeba też zobaczyć co jest w kalendarzu z Milka. Dzisiaj już mamy 10, takie jest okienko. Ciekawe co dzisiaj będzie. O! Znów mi czekoladka wypadła, ale wtedy wam nie nagrałem. Mam nadzieję, że to wszystko dzisiaj dobrze się wstawi. Dzisiaj mamy Bobra, który pakuje prezenty na 24. No to ciekawie. I dzisiaj mamy księżyc, zobaczcie. Taki księżyc. No to ciekawa rzecz. Zobaczcie jak to wygląda. Coś dzisiaj nie chce kamera współgrać. Współpracować na to, ale chyba jakoś widać. Zobaczcie. No i dzisiaj księżyc subcio, ale jaką twarz ma, zobaczcie, księżyc z twarzą. Ciekawa rzecz. O, teraz dobrze widać. Wow. Mikołaj, tutaj też kulka śniegu, czyli to znaczy kalendarz z Kinder. No to mamy dzisiaj dziesiąteczkę, a jak dziesiątka, no to chyba jakaś ciekawa rzecz, zobaczcie. To dzisiaj będzie na szczęście figureczka, a nie jakaś no tam to jajko na Boże Narodzenie. Jakoś tu spróbuję, bo tutaj stąd postawić statyw, bo to tak ciężko, ale o, taka dzisiaj, taka figureczka, zobaczcie. Taka figurka, no super, naprawdę. Takie rzeczy to ja po prostu uwielbiam. Dopiero później figurka będzie za 11 dni. No to tak. Może zrobić jakiś kalendarz, bo są, wiem, bo są kalendarze ze samymi jajkami, to by mogło coś takiego być genialnego. Chyba są też inne kalendarze z kinderami różne, ale ciekawa rzecz naprawdę. Jej, jeszcze mi został jeden kalendarz, to trzeba go zobaczyć. O matko, ja tu czekolady, jak tu ciągle jest czekoladka, no to
Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Mamy teraz, uwaga, dziesiąteczkę w kalendarz robiony przez moją mamusię. I jest dzisiaj rzecz, uwaga, to co z 1 grudnia, tam z 2. Mamy takie właśnie dzisiaj ciasteczko. Ciekawe, ile jeszcze tych ciasteczek będzie. Zobaczymy, ile tych ciasteczek będzie. Może kolejnego dnia będzie jeszcze lepsza, no jakaś tutaj rzecz. Ale dzisiaj mamy, o matku, takie rzeczy. No, dzisiaj, uwaga, wygrywa rzecz. Oczywiście figurka Kinder. No super, naprawdę super. Ona jest przepiękna, genialna. Subcio, naprawdę. I w dzień były 2 stopnie, a teraz jest tam z minus 3 stopnie. No to tak temperatura skacze. Było rano pełno śniegu, było bardzo biało. Teraz jest już, no, na chodnikach nie ma śniegu. Na jezdni też już prawie śniegu nie ma, ale na trawniku jest pełno śniegu. Jutro mogę wam nagrać już tak z dworu, ile jest właśnie tego śniegu. No to naprawdę ciekawie to wygląda. Jeszcze wam mogę coś pokazać. Zrobiłem sobie z mąki ziemniaczanej, ulepiłem sobie bałwanka. Zobaczcie, jak to super wygląda. No naprawdę, to jest mąka ziemniaczana, tu kleję, przykleiłem marchewka, gatę, kulki, to jest biały pieprz. No to takie mam czasami pomysły. Bardzo łatwo się robi, po prostu wychodzi taka ciecz, ta niuniotonowska, i się ma w osobnym pojemniku mąkę, no po prostu ma do mąkę ziemniaczaną, robi się szybko kulkę i się go tacza i się gładzi tak, aby było to równe, i się robi na początku mniejszą, później dużą kulkę, mniejszą i najmniejszą, i po prostu jak się lepiej bałwana, tylko tutaj z mąki ziemniaczanej, i się nie toczy tego śniegu, nie, tylko po prostu się z mąki, no lepiej te kulki i się kłada. Jak wam się podobał, to jak wam się ten bałwan podoba, no to się cieszę. Tak to wygląda. No ciekawie, to taka gozdoba z mąki ziemniaczanej. Po prostu takie czasami się mam pomysły.